Hej, witajcie w patchu 3.55b, w którym ponownie wraca do nas Dejadem. Otóż, jeżeli nie pamiętacie, jak zapisywało się to wcześniej, to wam za chwilę to przedstawię. Udajemy się do Foundation, koło gildii astrologów. Tutaj mamy NPC-ka, który daje nam po prostu bilecik, dzięki któremu możemy zapisać się na Dejadem. Obok tego sprzedawcy biletów mamy właśnie kolejnego NPC-ka, który pozwala nam zapisać się właśnie na wejście na Dejadem. Otóż mamy do wyboru dwa rodzaje wejść, The Fury i The Matron. Fury potrzebuje minimum 220 item level na swojej klasie bojowej, a Matron już wystarczy nam 195. I jaka jest różnica pomiędzy nimi? Otóż Fury wchodzicie wtedy, kiedy chcecie zrobić właśnie sobie Dejadem klasą bojową, a Matron kiedy chcecie zrobić sobie to jakąś klasą gatheringową. Jednak z tą różnicą, że w Matronie najpierw wpisujecie się jako DPS i dopiero po wejściu zamiecie się na gatheringowej. Okej, załóżmy, że już weszliśmy na Fury. W tym momencie różnica pomiędzy Fury a Matronem jest taka, że na Fury mamy różne zadania, które możemy wykonywać, a na Matronie po prostu gaterujemy i zapełniamy sobie te misje. Ale przejdźmy może do Fury, jako że teraz to właśnie widzicie, jak to wygląda. W takim razie otóż chodzi o to, że mamy rozrzucone fejty i wykonujemy je, aż nabijemy sobie pasek complete, i w tym momencie powinno pojawić się nam jakiekolwiek zadanie typu, nie wiem, zbierz eliksir, użyj eliksiru na mobach, zabij odpowiednią ilość mobów, użyj danego itemu, przenieś dany item tu i tam. Także te misje są randomowe, więc nie mogę wam opowiedzieć dokładnie, jaką misję dostaniecie, ponieważ tych misji jest sporo. Ja miałem około na 4 wejścia, za każdym razem miałem inne misje do zrobienia, więc musicie na to zwracać uwagę. Ale ogólnie zasada jest taka, że robimy fate, dopóki nie pojawi nam się w spisie o powyżej fate'u jakaś misja, robimy misję, później znowu robimy fate'y, robimy misję, robimy fate'y i robimy misję. I tak to aż zapełnimy te właśnie 3 paski postępu całych misji. W tym momencie wyskakuje nam nagroda, którą odbieramy właśnie koło NPC-ków, którzy występują tylko na jednej małej wysepce po lewej stronie mapy. Tam się udajemy, tam będzie bug z naszą nagrodą lub przy najbliższym fecie randomowo to się po prostu zespełni, ale na pewno nie przeoczycie tego, widać dokładnie to też na mapie. Co jest w tych nagrodach? Otóż możemy dostać materię czwórki i piątki oraz monetki typowo właśnie dostępne dla Dejademu, za które możemy kupić różnego rodzaju materie, macy do craftingu, miniona Pegasusa za 99 i też sety po prostu do wyglądu fashiony, czyli tak zwane glamury. Oprócz tego, jak pewnie zauważycie, dostajecie też skrzyneczki, są dwa rodzaje skrzynek, lockbox i broken lockbox. Z lockboxów mogą wypaść nam itemy 265 i-level, materie czwórki, piątki, minion lub też muzyczka. Nic więcej chyba nie zauważyłem, żeby coś leciało. Okej, opowiedziałem wam, jak wygląda tej Fury. I teraz, a jeżeli wykonacie te 3 misje, macie dostęp do... W tym momencie odblokowują wam się aerial teleporty tak zwane, czyli możecie udać się na dolną część mapy, jak zapewne pewnie zauważycie, nieraz fejty pojawiają się w miejscu, w których właśnie nie możemy dotrzeć na samym początku. Jednak one dopiero odblokowują się w tym momencie właśnie, jak wykonamy te 3 podstawowe misje, odbierzemy naszą nagrodę. W tym momencie dostaniemy teleporty powietrzne, dzięki którym będziemy mogli dostać się na piętra poniżej i tam wykonywać fejty. Fejty, które tam się pojawiają, przeważnie dają jakieś tam nagrodę typu minionów lub też dają większą ilość skrzynek niż normalnie. Okej, więc o Fury już wiemy. To teraz powiem jeszcze trochę o Matronie. W Matronie po prostu wchodzimy na daną mapę, zapisujemy się jako DPS i level minimum 190. W tym momencie zaraz po wejściu zmieniamy się na jakiegoś Gatherera lub Fishera i zbieramy sobie po prostu itemy, które chcemy i zapełniamy te 3 razy pasek, dzięki czemu mamy nagrody. I są to materie oczywiście gatheringowe, że tak powiem. Cóż, poza tym, dlaczego ludzie tam chcą chodzić, oprócz tych nagród, które wspomniałem wcześniej? Ponieważ jeżeli będziecie mieli szczęście i pojawi wam się pogoda Hypercloud lub Storm, ma możliwość, że spełnia się specjalny fate na samym środku mapy.
dzięki z którego możemy wydropić i-level 280 broń, więc warto, no nie wiem, tylko problem jest taki, po pierwsze, to jest 3 razy RNG, musicie trafić na fate i na odpowiednią, najpierw tak, musicie trafić na odpowiednią pogodę. Później, po tej pogodzie, musicie trafić też na dobrą grupę, która zabije tego bossa, bo naprawdę jest trudno. I po trzecie, ta broń, która leci, ma randomowe staty, więc nawet jeżeli polecą, załóżmy wam, i-level 280 bronie dla Black Magów, to obie te bronie mogą mieć totalnie różne staty, mogą mieć nawet, nie wiem, powiedzmy Pieti, cokolwiek, tak, nie wiem, determinację, spell speed. Powiedzmy, że pierwsza będzie miała determinację kryta spell speed, a druga może mieć tylko, powiedzmy, critical determinacja. Także staty są też randomowo rozłożone, także problem jest właśnie z tą bronią taki, że nie dość, że musicie liczyć na duże szczęście na zapełnienie tego fejta i ukończenie go, to jeszcze musicie liczyć na to, że dostaniecie dobre staty. Także mi się niestety nie udało na tego fejta trafić. Mam nadzieję, że będziecie mieli więcej szczęścia. I to tyle. Do zobaczenia.